Uch, Janusz, dawaj do brzegu! Brrr, Halina, ciemno to widzę! Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, moje fany. Jak wiecie, odcinek za odcinkiem wyjątkowo, jak jeszcze na tym kanale nie było. No ale cóż, w Lidlu 1 grudnia ukazał się klocki z serii Playtime. No, już powinniście o tym wiedzieć, bo i przedwczoraj był vlog, jak szedłem je kupować, a wczoraj był pierwszy odcinek. Jak wiecie, pierwsze oceny są bardzo pozytywne. Dziś natomiast bierzemy sobie kolejny zestaw, takie nasze tutaj polskie Miami Vice, aczkolwiek raczej chyba polskie, Władysławowo nawet chyba nie. 87 klocków, zadziwiające, w ogóle Playtime chyba nie ma takiego wyczucia. 10 klocków różnicy między tym a poprzednim zestawem mniej więcej, a cena dokładnie ta sama, to cały czas zadziwiająco niskie, 7 zł bez grosika. No więc nie ma znaczenia tu ile klocków, więc i tak to jest tak niska cena. I tak daje to śmieszną cenę 8 groszy za klocek, co w przypadku dużych klocków no jest dziwne. Natomiast po wczorajszym odcinku już wiem, a przynajmniej powinniście wiedzieć, że no nie jest źle naprawdę jakościowo, jest bardzo dobrze i gdyby nie kilka małych rzeczy, no, zestaw mógłby naprawdę być no top 3 najlepszych klocków i tak chyba jest. Nie traćmy czasu. Water Skiing Boat, coś dla fanów małej wody, sportu ekstremalnego. Łódź do nart wodnych, wiele zabaw miłośników sportów wodnych, dwie figurki, wiele akcesoriów. Dokładnie, wczoraj też była jedna figurka za 7 zł, dzisiaj mamy aż dwie figurki plus łódkę. Otwórzmy sobie. Niestety, fajne, znaczy fajne, niestety, to jest fajne, że się otwiera, ale naprawdę nie ciężko. Kurde, to jest fajne, że tak naprawdę tutaj tych klocków jest dużo. Znacznie mniej fajne jest, że kurczę, no niestety naklejki są tragiczne. No zresztą obejrzyjcie wczorajszy odcinek, jeżeliście nie oglądaliście. Tutaj również nie mamy liczyć na coś innego jak na masę niestety naklejek. No niedobrze, niedobrze. Zobaczymy, czy mają dokładnie tą samą wadę co te wczorajsze. Fajnie zapakowany sznurek, nie spodziewałem się, że tak fajnie, że go w folię zapakują. Dużo, widzimy tu dużo kloca. Drugi woreczek, nawet dwa woreczki z klocami. W ogóle co ciekawe, wczoraj odkryłem, że to jest, kochani, instrukcja obsługi klocków. Nie instrukcja budowania, instrukcja obsługi klocków. Słuchajcie, firma Goody daje nam instrukcję użytkowania klocków. Piszą tu o gwarancji i pisze nam o możliwościach zwrotu. W ogóle wow, Unia Europejska, nie Chiny. No cóż, tu widzimy wielką powtórkę z rozrywki. Mianowicie dokładnie ta sama instrukcja. Ciut dla mnie za mała i to jest jeden z takich większych minusików. Gdzieś tu mam w ogóle takie chyba wielkie, a nie, to jest, aha, to jest zmontowane z tych klocków, ale jak ja mam wiedzieć, jak to zmontować, to jest tak nagle zrobione, kurde, no właśnie, instrukcja mogła, gdyby była ciut lepsza, byłaby fenomenalna i tak nie było tak źle, jak w przypadku niektórych Chińczyków, ale znacznie bardziej skomplikowana niż ta wczorajsza, moim zdaniem. Świetne jest to, że dają w ogóle spis klocków, żaden Chińczyk tego nie robi. Co do jakości klocka już się wczoraj wypowiadałem, więc oczywiście mi się wydaje, że będzie to podtrzymane, ale oczywiście powiem to jeszcze pod koniec recenzji. Cóż, kochani, dajcie mi chwilę, bym zbudował sobie kolejny zestaw Goody z Lidla. Jak już wczoraj mówiłem, generalnie raczej nie musicie się bać ich kupować, ale o tym sobie jeszcze dziś jeszcze raz powiemy i pewnie jutro i pojutrze w recenzji też. Dobra, dajcie sekundkę i pozwólcie, że sobie zbuduję tenże zestaw i będziemy go sobie omawiać. No i całość po złożeniu prezentuje nam się w tenże sposób. No i znowu mogło być tak dobrze, gdyby nie coś. Przyznam się szczerze, jest dla mnie ciut gorzej niż wczoraj, choć no nie pod każdym względem. Nie, no dobra, jest ciut gorzej niż wczoraj. Wczorajszy zestaw był moim zdaniem znacznie lepszy. Przede wszystkim nie wiem, to już zmęczenie w moich rąk, natomiast naprawdę tu wydaje mi się, może niekoniecznie, ale dużo mocniej musiałem te klocki ściskać ze sobą, a i tak jak widzicie, jeszcze nie wszystkie dościskałem, a naprawdę jestem duży, silny i naciskam nieraz na maksa. Naprawdę bolą mnie ręce po złożeniu tego setu. Dodatkowo, ile normalnego seta składamy Lego takiego, tak wyglądającego Lego byśmy składali, kurczę, nie wiem, 10 minut, może nawet nie. O, tu kolejny przykład. Jak musimy dociskać, tak ten set przez niestety naklejki, przez wiele rzeczy składałem chyba kurde z 25 minut, a to jest duża, sama widzicie, różnica. Dodatkowo dalej mamy tu naklejki, które są cały czas na styk identyczne z wielkością klocka, przez to jest
skrajnie ciężko je przykleić, a inne mamy jakże długie. No wyobraźcie sobie tak długiego klocka, identycznie wymiarowo jak klocek, taką naklejkę przyklejać na coś takiego. Całość to sprawia, ta ciężkość przyciskania klocków wbrew pozorom i kurczę tych naklejek sprawia, że raczej skłaniał mi się ku temu, by składali to rodzice, osoby dorosłe, niż dzieci, bo no troszkę można się przyfrustrować przy okazji tegoż zestawu, więc osobiście tak bym polecał. Natomiast dalej jest dobrze i szczerze mówiąc, gdyby nie feralne naklejki, tu cóż, wczoraj właśnie tak chciałem nakleić, no to też spójrzcie, dziś nakleiłem mimo wszystko, zaklejając 4 klocki naraz. No cóż, jeżeli chcemy to rozklockować, no to powodzenia, to nie da rady już, tak samo tutaj widzicie, a dodatkowo tu jednego, co bym nie robił, przyciskałem go z całych sił, on jednak odstaje troszkę i niszczy nam też tą naklejkę. W ogóle co za idea, silniki są pod wodą. A tutaj tak samo, kolejna długa naklejka, która kurczę jest na styk i skrajnie ciężko jest ją przykleić. Także kurczę, wracając do myśli, no głównej, no te naklejki no psują mocno całość pozycji i tak samo hipki. Z hipkami to jest trochę inna sytuacja, bowiem, o, kolejny przykład, no właśnie, ale o tym wam zaraz pokażę, bo spójrzcie, w sumie pokażę wam od razu. Tu znajduje się fotel. Dziwię się też, że aż tu się nie pokusili o naklejki na desce rozdzielczej. No i spójrzcie, hipek, gdy go wykładamy sobie tak, jak życzy sobie tego instrukcja, no to ma słabe widzenie jednak. Widzicie, gdzie on ma oczy, a nie patrzy. No, słabą wróżę przyszłość tej babeczce, która tu pływa. Także ten zestaw, widzicie, co, no, muszę naprawdę włożyć tu kupę siły, żeby go rozklockować z tego. Natomiast musimy tak, wyjąć fotelem, bo gdy wszczepimy fotel, nie mamy szansy najmniejszej włożyć tu teraz hipka wszczepić. I mówię, prócz naklejek największym minusem są tu hipki, które po prostu no, wyglądają jak wyglądają. No kurczę, kto tak wygląda? No, pomijając fakt, że nogi mają złączone, się nie ruszają. Dobra, pal licho, darujemy sobie. No ten torsik, okej, okay, powiedzmy, jest w miarę spoko zadrukowany, to się nie rzepiamy, ale twarz, no spójrzcie na twarz. Gdy zdejmiemy włosy, o właśnie, włosy jeszcze się muszą chcieć zdjąć. No spójrzcie, pusto głowie, taki trochę dzban z tej kobiety. No kto tak wygląda w dzisiejszych czasach? Kurczę, to na drugi jest jak najbardziej poprawny. To jeszcze pół biedy, spójrzcie na bogie głowy. To nawet nie jest okrągłe, to jest jajowate, no kurczę, no całkowicie to psuje. Tu jakieś dodatkowe wcięcie w plecach, wycięcie w brzuchu, kurde, no co na jakieś mają problem z kręgosłupem. Ręce spójrzcie, tu płaskawe, tu tak wychodzą. Firma się stara, bo widzicie, nawet palce tu zarysowywano, o, widać, palce zarysowywano na dłoniach. Firma się stara, natomiast no kurczę, no te hipki, no to jest jakiś kurde dramat. Ja wiem, że z tym jest często problem. Nie możemy wzorować, szczególnie w Unii Europejskiej, jeden do jednego tego, co robi Lego, ale naprawdę, moim zdaniem, dało się lepiej. Gość to samo, spójrzcie, spotyka taką laseczkę na plaży, patrzą mu kaloryferek, o jaka klapa, bang! No i poradkowane z taką twarzą. Gość oczywiście to samo, nie może bez czapki egzystować, bo jest pustogłowy, napada mu deszcz do głowy. No i prawda, nieszczęście gotowe będzie, bo się pochyli do pani i mu się wyleje głowa. Nóżki, aha, bo właśnie nóżki, nie wiem czy wiecie, są tak jeszcze montowane. Także hipki są czymś, co rujnuje niestety mocno ten zestaw. To trochę inny problem, bo mnie nie do końca mogą robić tak jak Lego, ale myślę, że inne i mózgo się dało. Kobi, patrzcie, jak się z tego wybrnęło. Deska do pływania wygląda w ten sposób, więc też nic wyrafinowanego. Fajne jest to, że to nie jest zwykła zwykła nitka, tylko jest lekkością ciągliwa, tak, to jest fajne. Natomiast kolejne błędy w ogóle, a ten żółty, a to nie zakład błąd, taki żółty, przypomnijmy, ten minionkowy, podróbkowy, na przykład, bo widzicie, fajnie, postarali się, tu są dwa siedzenia, natomiast jest to czysto iluzoryczne, bo gdy włożymy jedną postać, widzicie, druga nie ma opcji usiąść, no chyba, że ten gość zakłada, że ta kobieta się tak roztyje w najbliższych dniach, że będzie potrzebowała aż dwóch miejsc, to okej, okay, to przepraszam, to ja szanuję i absolutnie nie krytykuję osób, które zajmują miejsca. Swoją drogą, ciekawostka jest taka, że nie sprawdzałem tego, czy to nie jest czasem też element, wiecie, nie, no wchodzi ładnie, natomiast też tu widzicie, odstaje kawałek od tych plecków. Dobra, no to akurat wchodzi, to się nie czepiamy, tu wam się udało. Więc wracając do meritum, aha, jeszcze tu jest podwozie takie, wracając do meritum, kurczę, no kloc strasznie wbrew pozorom ciężko wchodzi, nie wiem, może być to, że moje palce po wczorajszym zestawie są zmęczone, wczoraj były świeższe,
Więc to jest problem. Problem jest z naklejkami, które nie tylko są na styk, ale tu są też długie. I powiem szczerze, gdyby nie naklejki, gdyby wywalić hipki z tego zestawu, sam zestaw naprawdę jest to jeden z najlepszych klocków, jakie ja widziałem. I spokojnie, no może nie równujesz tak bardzo jak Xipo, nie jest aż tak dobry, ale drugie miejsce po Xipo mógłby mieć, pomimo nawet tych problemów z klockowaniem, w sensie z budowaniem, choć powiem wam szczerze, nie porównałem jeszcze w drugą stronę i przy kolejnej recenzji, bo skoro tak ciężko się to podłącza, pytanie jak to się rozłącza ze sobą, skoro to tak ciężko chodzi. Pojedyncze takie lżejsze elementy też nie schodzą najprościej, a tu kurczę, proszę, no. Już takie mówię, czepianie się głupotek konstrukcyjnych, jak mówię, to, że musimy goście stąd wyciągać i montować w ten sposób, no już sobie daruję, kurczę, pamiętajmy, że to jest podróbka za 7 zł, tak, to też zawsze bierzemy pod uwagę, co sprawia, że jest dalej fenomenalnie, jak na ten stosunek ceny do jakości, czy fenomenalnie 7 na 10, bo cenę podtrzymuję z ostatniego, bo na 6 absolutnie nie zasługuje, natomiast na 8 niestety przez te wady również nie możemy dać takiej oceny wysokiej. Cały czas mówię, kupując to w Lidlu, czy dostając, nie wyjdziecie z łzami w oczach, tak byście dostali gorszą podróbkę, no bo trzyma się do kupy, bawi się tym fajnie, gorzej z budowaniem, szczególnie mówię, naklejki i to mocne łączenie, natomiast bawi się tym spoko, jest naprawdę solidne. Nie zrobimy testu pływania oczywiście z naturalnych względów, że naklejki by mi zeszły. Chodzi tak, nie wykluczam, że je po tym rozłączę. Natomiast 90 prawie klocków, kochanieńcy, za 7 zł, no kurczę, Chińczyk wam nawet tego nie zaoferuje. Także mimo wszystko polecam, 7 daję zasłużoną, ale kurczę, gdyby nie naklejki i gdyby, mówię, je zedrzeć hipka, naprawdę pod 9 moglibyśmy nawet ocenę podłączyć, zakładając, że Lego są na 10. Dziękuję wam za kolejną wspólną recenzję na tym kanale. Pamiętajcie, że minimum 2 sety jeszcze mamy z playtime'ów i tym jeden największy, więc zapowiada się całkiem ciekawie. Najbliższe 2 dni właśnie będziemy dalej się nim zajmować. A czy kupię coś jeszcze więcej? Chyba nie wiem, bo jeszcze 2 dni pobuduję i do soboty te rękami nie będę ruszał od tego ciężkiego budowania. Natomiast naprawdę jest to świetny kloc, by uzupełnić swoje miasto, moje miasto WTF, i kurczę, waham się, czy właśnie pod tym kątem tego nie kupić, bo no naprawdę zainteresować się warto. Przy tej cenie, kurczę, a jak się okaże, że jeszcze po świętach jakieś promocje będą w Lidlu, to kupować na kilogramy. Dobra podróbka, bez naklejek, bez hipków. Krótkie podsumowanie. Dzięki za kolejny wspólny. Nie zapominajcie o innych kanałach, bo na pozostałych moich 2 kanałach aktualnie trwa maraton Star Wars. Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, jak najbardziej powinniście być zadowoleni. No i zapraszam też do poprzednich odcinków z Playtime'ów, o ile nie mieliście przyjemności jej zobaczyć. No. Dzięki, do zobaczenia wkrótce. Bye!